witam wszystkich, już nie będziemy tego przedłużać. Trzy najważniejsze rzeczy, które no, wypadało mi by jako organizatorowi powiedzieć. Formuła 3 Big Fish, Amury nie wchodzą do klasyfikacji, jest to klasyfikacja towarzyska. W trzech miejscach na łowisku będą wagi, przepraszam, miary. Mierzymy sobie Amura sąsiad sąsiadowi. Wiadomo, że nikt nie będzie oszukiwał, gdy do wygrania jest tylko statuetka. Nikt jej później nie postawi, jak sam będzie wiedział, że na nią nie zasłużył, o to nikogo nie podejrzewam. I co? Zwycięzca jedzie na Mistrzostwa Polski. O reszcie nagród nie będziemy wspominać, bo to jest nagroda największa. Następna rzecz, z okazji jubileuszu Pucharu portalu Carp Passion przygotowaliśmy dla was fajny event. Policzcie sobie, ile myślicie, że będzie miała ekipa, która wygra te zawody. Nagrodą jest bezpłatny udział w przyszłym roku w tej imprezie. Bezpłatny udział oczywiście w przyszłym roku w imprezie otrzymuje zwycięzca tej imprezy łącznie z tą ekipą eventową. Zapraszamy do losowania. Jako pierwsi losują zwycięzcy z ubiegłego roku. No. Mieszaj. To cholera jasna. 29. Dobrze. Chyba nie sposób na życie. Jedna wielka frajda. Kurczę, co tu dużo mówić. Przyszła rybka o 5 rano, złowiliśmy Carp Passion, nie? Dla takich chwil poświęcamy wszystko, łącznie z urlopem. Żona się ucieszy. Dla nas przynajmniej to jest pasja, która łączy ludzi, nie? Nagrywasz, powinna łączyć ludzi, nie? No. Znaczy na tym to wszystko polega. Pasja i pasja nasze wariactwo. Jak ktoś w to już wejdzie, to już praktycznie nie ma odwrotu. I pomimo różnych sytuacji, i tak się do tego wraca, bo to jest jedyne, co nas cieszy. W sumie druga strona, taka oprócz wiadomo rodziny, która nas cieszy z tego życia. Człowiek cały czas praca, dom, a to jest odskocznia też trochę od życia codziennego. Mało czasu mamy, żeby tak prywatnie się spotkać, nawet porozmawiać, to chociaż są okazje ku temu, aby się spotkać nad wodą. Synuś! Wodą go, nie? Ładnie muruje.
Nie, nie mogę wam. Nie, nie, spokojnie, robię. Mam nic nie robię. A teraz go wynurzysz dwa razy z wody, tak żeby łyknął. Jest. Jest koń. Undercard team. Aj tam. No, ale jest piękny. Piękny. I co tu więcej potrzeba? Karpasia. I wszystko w temacie. Dawaj, Dareczku, buziela mu. Uczymy się? Uczymy się. Całe życie. Dawaj go. Dobra. Nie będziemy go męczyć już. Muszę chwilę puścić, bo no. To czołowo to... Brak mi słów, to co się stało, w ciągu 5 minut dwa wyjazdy. Pierwsza powyżej 20 kg, 20,750, a druga 20 czeka w worku. Pięknie. Parę słów. Co mam powiedzieć? Brzoskwinia Mango robi na tej zasiadce cuda. No tak, co więcej powiedzieć. Trzeba zaufać, prawda? Super. Mojej kobiecie możesz zaufać. Rękę wydaj. Jak będę miał przepuklinę, to na was. Przezwinę go, bo idzie z pomostem. Ty uciek! Jesteś? A jesteś! Dobra! Oje! Oje, ale to jest bydle! Pani się nie martwi, trzymam go mocno. Kurde, przecież ma dwudziecha, ale skut! Stres, to na pewno stres. Przecież wczoraj go oficjalnie ważyliśmy. 21,200. A dzisiaj zostało tylko 1,200. No, ale co dzisiaj mamy? No. Czekaj. Pogładź go. Nie będziemy go lać wodą, bo go utopimy. Ciężko mi będzie złapać ostrość, bo ja mam tą kropkę za dużą do tej ryby. Dzisiaj go złapiesz?
wy żeście włożyli do worka? Skąd mu się łyski wzięły? Zaspany wyleciał. Mówię, wiesz. Czyli tak naprawdę do końca chłopcy walczą. No może ja jakbym jeszcze jakąś dwudziesteczkę jedną pyknął. Ale już widzę, nie możesz jechać na Mistrzostwa Polski, wiesz, ale nie. Ale chociaż trzecie miejsce na pudle. Bardzo ciężko. Walczyliśmy od 22 do 5 rano. Noc zarwana, ale bardzo przyjemna. Z 13, 11 wyciągniętych. Pięknie. Prowadziliście do ostatniej doby. Przed ciszą medialną mieliście pierwsze miejsce, doławiacie 21 kg. Na ile procent czujecie się zwycięzcami? 80. Tak, no łowisko daje takie możliwości, więc naprawdę dużo, w dużym procencie oceniliście swoje szanse na zwycięstwo. Tak. Bardzo dobrze. Gratuluję wam. Nie wszystko ci dzisiaj wolno. Ten, co ja złapałem w Jeżynie w zeszłym roku, ten sam, z tym pieprzykiem na twarzy. Nie? Chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za udział w tych zawodach. Chciałbym podziękować organizatorom głównym, czyli Danielowi i Piotrkowi, za kawał dobrej roboty. Co prawda nie mogłem być cały czas tutaj osobiście, ale wierzcie mi, śledziłem wasze zmagania na Facebooku. Docierały do mnie różne informacje, sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Ale to świadczy tylko o tym, że poziom tych zawodów był naprawdę bardzo wysoki. Sytuacje na podium zmieniały się z godziny na godzinę, także było bardzo wesoło. Myślę, że z waszej strony pod względem organizacyjnym zawody również powinny się podobać. Tym bardziej, że połowionych było naprawdę sporo bardzo, bardzo ładnych ryb. Cóż więcej. Oddaję głos Danielowi, który przedstawi końcowe wyniki. Witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że zgromadziliśmy się tutaj tak licznie. To świadczy o tym, że szanujecie swoich rywali, zwycięzców. Wspaniałe naprawdę to jest dla mnie. To będę to powtarzał wielokrotnie. Nagroda Fair Play dla Patryka Jankowskiego. Zapraszamy tutaj. Patryk pomógł dwóm ekipom na tamtym brzegu zawiązać zigrigi, żeby złowili swoje pierwsze ryby na zawodach. Ja tej statuetki nie przygotowałem, ale statuetka zostanie w podobnej tonacji przygotowana, podesłana Patrykowi. Patryk, gratuluję, naprawdę wspaniałe to było, naprawdę. Kategoria najbardziej pokrzywdzona. Największy amor imprezy. Andrzejku, zapraszam. Dyskutowaliśmy o tym dzień wcześniej. Proszę bardzo, tutaj jest, witamy. Tu.
Jest to kategoria towarzyska 113 cm. Także. Gratulujemy. 113 cm nieszczęścia. Największa ryba zawodów. Sławomir Solarek, zapraszamy Sławku. Nagrodą jest voucher do pracowni Custom Rose, dziękuję. Przepraszam bardzo. W tym roku przygotowaliśmy unikalną rzecz. Będzie to wykonane na zamówienie zlecenie, nie tym razem narzucone. Wykonane, spersonalizowane, takie jak chcesz. Proszę bardzo, nagroda jest twoja. Będziesz mógł w kooperacji z firmą tą nagrodę zrealizować. Także na pewno będzie to lepiej niż narzucenie czegoś, co nie do końca może się sprawiać. Brawo! 22,625. O 25 gram lepsza ryba od poprzednika. Pierwsza ryba 10+. Łukasz Gajda, Tomasz Mazurkiewicz, jesteście zespołem, zapraszam. Weźmiecie nagrody, są tutaj. Przygotowane przez sklep ekspert.pl, pana Andrzeja Chlasty i firma Undercarp ufundowała również akcesoria, także będziecie mieli na co łowić kabany. Gratuluję. Wiecie, że jestem z was dumny co zawody, nie? Dobra. Trzecie miejsce. Sławomir Olżyński, Dariusz Kotlarek. Proszę bardzo. Otrzymujecie puchary piękne, najważniejsze, tygodniową zasiadkę dla dwóch osób na łowisku Gosławice. To jest nagroda, którą będzie można ustalić. Znowu będziecie tańczyć, znowu będziecie łowili piękne ryby. Gratulacje. I przy okazji nagroda dla Sławka Olżyńskiego. My z synem zapraszamy tutaj na łowisko. Dziękujemy bardzo. Dobrze, więc tak, co to tutaj się działo przez ostatnie półtora doby, tasowanie wyników, dokładanie punktów, to było niesamowite, to był taki bogaty challenge, szok. Panowie, nie wiem jak to się stało, ale się stało i się utrzymało. Pan Strzelczyk, pan Pietkun, zapraszamy bardzo, drugie miejsce. Powiedziałem, że to powiem. Nie wierzyłem w ogóle, że może się to zdarzyć ponownie. Strzała. Mateusz, dziękuję. To jest niesamowite. Gratuluję wam bardzo. Jesteście jednymi z lepszych fajterów zawodników w Polsce. Naprawdę. Tak samo jak osobiście uważam chłopacy z Bydgoszczy, którzy nie odpuszczają nigdzie. Super, wspaniale. Posłuchajcie, nagrody... Podajmy tylko, że pracowali jak górnicy. Po tak, pracowali jak górnicy, to prawda. Słuchajcie, nagrody są dla was ufundowane przez sklep Ekspert. Są to te akcesoria tutaj, maty, kołyski, śpiwór, foteliki. Firma Monster Fishing. Już teraz może tutaj, jako że są przedstawicieli firmy, poprosimy, tak, o przekazanie symboliczne nagrody w postaci sygnalizatorów, tak, bo tu Monster Fishing również funduje te sygnalizatory dla zwycięzców. Resztę sobie weźmiecie. Dzięki, proszę bardzo. Dzięki, że wygraliśmy. Super. Jeszcze raz wielkie brawo. No dobrze, to się chyba wszystko rozstrzygnęło, ale nie rozstrzygnęła się jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie. Event na ustrzelony wynik końcowy zwycięzców. Ufundowany udział w przyszłorocznej imprezie, jeśli się odbędzie, na zawodach. Uszczelili wagę 64200, przebili o 200 gram jedną z ekip w różnicy strzałów. Jarosław Kudak, Stanisław Mróz. Zapraszamy w przyszłym roku was bezpłatnie na Puchar Portalu. Trzeba za buchmacherkę się faktycznie wziąć. Dobrze, zapraszamy w takim razie za rok. Co zrobić? Jakoś trzeba to przeżyć. No i dobrze. To było. Pierwsza była, Big Fish trzeci był. Wszystko zostało, że tak powiem, rozstrzygnięte dzisiejszej nocy. Trzecia ryba,
20 z plusem, złowiona przez Andrzeja Mejhonda. Wcześniej dwie ryby wielkie, również ponad 20-kilogramowe. Waga łączna 64,350. Deklasacja bezwzględna. Proszę bardzo. Zapraszamy Pawła Stępnia, szefa Polskiej Federacji Karpiowej. Chłopaków proszę z Labo od Błażeja i... Przepraszam, zapomniałem, Boże, kochany. Radka, o, uratowałem się. Tak. Proszę bardzo, tutaj są kwalifikacje do Mistrzostw Polski pisemne, certyfikowane, podpisane krwią diabła. Proszę bardzo. Co się nagroda? No. I proszę bardzo, tutaj są jeszcze od firmy Adder Karp również nagrody dla zwycięzców. Pula nagród w zawodach przekroczyła 18 tysięcy złotych. I tyle, no widzimy się z panami na Mistrzostwach Polski. Z Błażejem również jako ze sponsorem Big Fisha Mistrzostw Polski. Dobrze, proszę o przekazanie Łodzi i brawa dla zwycięzców. Dobrze. Jeszcze zapraszamy tutaj wszystkich do wspólnego zdjęcia na tle wody zwycięzców, przepraszam, wszystkich zwycięzców nagrodzonych w tych dodatkowych eventach, konkursach. A i oczywiście zwycięzcy również w przyszłym roku przyjeżdżają do nas nieodpłatnie na imprezę.